Marcin Najman przegrał ostatnio swoją dopiero 20. walkę, ale to nie była jego wina. To wszystko przez cios, który w tej walce otrzymał. Gdyby nie ten cios, to na pewno by wygrał. I podobnie głęboka myśl dotyczy Hyundai Kona. Byłby to naprawdę fantastyczny samochód, gdyby nie jego wady. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witam z kierownicy nowego Robocopa, nowego Hyundai Kona. I właśnie, Hyundai Kona, który jest crossoverem segmentu B czy C. On jest za duży na segment B, za mały na segment C. Może jeszcze trochę inaczej. Jeśli interesuje Was wyższy samochód od Hyundai'a, Bayon jest dla Was za mały, tak, jest taki samochód, a Tucson jest za duży, no to patrzcie w kierunku Hyundai Kona. Natomiast, jeśli póki co patrzycie w stronę samochodu, ale używanego, to mam dla Was kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, dzięki któremu bez wychodzenia z domu zapoznacie się z historią samochodu używanego, który zamierzacie kupić. Czego konkretnie możecie się tutaj dowiedzieć? Otóż oprócz najważniejszych rzeczy, takich jak to, czy samochód nie był skradziony, albo czy ktoś nie kombinował przy jego przebiegu. Sprawdzicie na przykład, czy samochód nie był wykorzystywany w wypożyczalni samochodów. Dowiecie się, czy i kiedy przeszedł przegląd techniczny. No i oczywiście poznacie zapisy o uszkodzeniach i poznacie nawet szacunkową wartość naprawy. Zobaczcie, jak to wyglądało tutaj. Co też mi się bardzo podoba, możemy sprawdzić zdjęcia takiego samochodu i ręka do góry, kto zainteresowany byłby czymś takim. I oczywiście przypominam, że z kodem AUTOMOTO raport pobierzecie 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, powiedziałem o tych segmentach i abyście patrzyli w stronę Hyundai Kona. Pytanie, co zobaczymy, gdy otworzymy bagażnik? A znajdziemy tam 466 litrów pojemności i moim zdaniem, jak na ten segment, to jest naprawdę bardzo godna wartość. Mamy też oczywiście podnoszoną podłogę i znajdziemy tam miejsce na nasze kolejne bagaże. Podsumowując, bagażnik zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Ale bagażnik bagażnikiem. Ja Hyundai Konę podejrzewam, że tak jak pewnie wielu z Was, nie kojarzę jako samochód jakiś bardzo duży czy ogromnie przestronny. A zobaczcie, co dzieje się, jak wskoczymy na kanapę. Przypominam o moim wzroście, to są 182 cm i ja tutaj w zasadzie mógłbym założyć nogę na nogę. Stopy pod fotel kierowcy schowam bez żadnego problemu, ale naprawdę ta przestrzeń do tego fotela to jest coś niewiarygodnego. Mało? Zobaczcie na Grześka. On ma 192 cm wzrostu i zmieścił się tutaj, jak rzadko, bez żadnego problemu. I to chyba zrobiło na mnie jeszcze większe wrażenie. On się rzadko mieści, tylko dodam, on siedzi za mną, nie sam za sobą. Ja tutaj 182, on z tyłu 192, ale mógłby tak spokojnie jechać. Crossover, no właśnie, nie wiem, czy segment B, czy segment C, bo to jest trochę dziwny samochód, ale to nie jest duże auto, a miejsca mamy tutaj ogrom. O miejscu nad głową wspomnę tylko dla formalności. Wiadomo, tutaj mamy go bardzo dużo. No ale powiem jeszcze raz, żeby to mocno podkreślić. Przestrzeń, jaką oferuje ten samochód z tyłu, to jest jedno wielkie wow. Oczywiście też, żebyśmy cały czas mieli w głowie, jak na ten segment. Czyli w sumie nie wiem, który. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tyłu. Fajnie, że mamy tam dodatkowy nawiew i dwa porty USB typu C. Dobra, wystarczy o tej części. Przeskakujemy do przodu. I teraz tak, to co się tutaj rzuca w oczy pierwsze, to te wielkie ekrany. Nie będę się nad tym długo rozwodził, powiem tylko, że ja się tutaj, może nie bardzo szybko, ale dość szybko odnajduję. Trzeba pewnych rzeczy poszukać, ale to jest moim zdaniem do w miarę szybkiego przyzwyczajenia. Jeśli ktoś natomiast zastanawiałby się, czy Kona ma coś wspólnego ze sportem, no to jak najbardziej. Wystarczy w menu przełączyć sobie na sport, piłka nożna. No i możemy sprawdzić, że na przykład Deportivo wygrało z Rayo, albo że Real jest pierwszy, niestety, albo na szczęście. Mamy też inne ligi, możemy sobie wszystko posprawdzać. Jest NBA. Naprawdę ciekawa rzecz dla fanów sportu. Jeśli chodzi o szybkość jego działania, to może nie jest najszybszy na świecie, ale ważne, że to co klikniemy, to się włącza. Bo to często denerwuje, jak musicie w coś klikać 5 razy. Tutaj tak nie trzeba robić, więc obsługa jest spoko.
Natomiast dla mnie dużo ważniejszą rzeczą jest to, że Hyundai wydzielił osobny panel do sterowania klimatyzacją, nie wrzucił tego wszystkiego tutaj. I przy pomocy tych przycisków zrobimy w zasadzie wszystko. Zmienimy temperaturę, zmienimy siłę nadmuchu, zmienimy skąd to powietrze ma wiać, włączymy, wyłączymy klimę. Także super, wszystko jest oddzielnie. Całkiem pozytywnie zaskoczyła mnie też jakość materiałów. One nie są może jakieś bardzo miękkie, ale wyglądają dobrze. Wyglądają też na dobrze spasowane. Także tutaj nie mam się zupełnie do czego doczepić. No ale właśnie, może jak mam się zacząć czepiać, to przejdźmy powoli do wrażeń z jazdy, ale zanim to zrobimy, to zobaczcie, co ja w ogóle dostałem do testu i o czym, o jakiej wersji my dzisiaj mówimy. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1 litra. Dysponuje on mocą 120 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 172 Nm. Samochód w takiej konfiguracji rozpędzi się maksymalnie do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 11,8 sekundy. No i pewnie duża część z Was pomyślała teraz, że jako wady, o których wspomniałem na początku, będę wymieniał te trzy cylindry, te prawie 12 sekund do setki, te newtonometry i tak dalej, a wcale nie. Powiem najpierw, że mimo, że na przykład przyspieszenie brzmi na papierze fatalnie, to jest prawie 12 sekund, to tego zupełnie nie czuć. Można się śmiać, ale przejedźcie się najpierw tym samochodem z tym silnikiem. Na pewno dużo robi tutaj skrzynia manualna. Ona ma 6 biegów, ona nie haczy, obsługuje się może nie jakoś bardzo przyjemnie, ale za bardzo nie przeszkadza. Przy czym chodzi o to, że mamy manual, co się dzisiaj już rzadko zdarza, możemy sobie regulować obroty. I możemy, musimy to robić. Jak chcemy tym samochodem w miarę normalnie jeździć, to musimy tym wachlować. Wiadomo, im niższy bieg, większe obroty, to ten samochód nabierze chociaż trochę dynamiki. Przy czym, tak jak mówię, to jest może dziwne, ale ja naprawdę nie mam problemów z jazdą tym samochodem taką normalną, z włączaniem się do ruchu, wyprzedzaniem. Źle to wygląda na papierze, dużo lepiej na drodze, a to jest przecież ważniejsze, a może najważniejsze. O prowadzeniu nie będę się rozwodził, no bo chyba nikt nie spodziewa się jakiegoś fantastycznego prowadzenia i nie po to kupuje, czy jest zainteresowany Hyundai Kona. On się prowadzi, no tak jak inne crossovery, wiadomo, to nie jest samochód do latania po zakrętach, on się tam będzie wychylał, to nie ma znaczenia, nie po to jest to auto. I zaraz przejdę do tego, co mnie tutaj denerwowało, ale chcę podkreślić, mimo tego nieszałowego prowadzenia, ten samochód jest naprawdę bardzo przyjemny na co dzień. Ja zrobiłem nim, bo czasem mówię, że nie dałem rady przejechać dużego dystansu, zrobiłem nim około 1000 km. To już jest całkiem sporo. I mówię o takiej jeździe od wiosek po autostrady. Całkiem dużo kilometrów na autostradzie. I chociaż zauważyłem, że w kwestii wyciszenia on jest bardzo podatny na jakość nawierzchni, no każdy samochód jest, ale ten chyba jakoś bardziej, bo czasem potrafiło być tu głośno, ale czasem jak była naprawdę równa nawierzchnia i taka gładka, że tak powiem, na autostradzie, to ja mówiłem, wow, jechałem 140 i było tutaj cicho. A potem znowu jechałem po jakieś gorsze i mówiłem, że jest tutaj za głośno. Ale generalnie ten samochód jest, czy mógłby być, bardzo przyjemny w takim codziennym użytkowaniu. Natomiast o co chodzi z tymi wadami? To są głównie asystenci, czyli rzeczy, które mają wspomagać kierowcę i pomagać w jeździe, to są rzeczy, które tutaj są najgorsze. Po pierwsze tak zwana ISLA, czyli pewnie ten nasz wspólnie ukochany system ostrzegania o przekroczeniu prędkości o 1. To nawet nie chodzi o to 1. No ale przykład, ekspresówka. Jadę sobie 120, tempomat, szósty bieg, lecę, nic się nie dzieje. Nagle pisk. Można dostać zawału. Co się dzieje? Samochód stwierdził, że mamy tam ograniczenie do 40. Na ekspresówce nic, nie ma żadnych robót, nie ma nic. I tak non-stop. Albo system ostrzegania o zmęczeniu, albo coś mi się teraz włączyło i w sumie nie wiem co. Super. Jedziesz sobie, jedziesz, nagle pojawia się takie czerwone oko, które ma sygnalizować, że jesteś zmęczony. I spoko, tylko ja na przykład jestem zmęczony, jak wsiadam do tego samochodu, według niego. Wsiadam, ruszam, przejeżdżam 200 metrów, jestem zmęczony. To jest nic, ale jak jedziesz sobie na autostradzie 10 minut i nagle znowu pyk, jakieś czerwone oko, coś piszczy, nie wiadomo o co chodzi. Tak samo system wspomagania w utrzymaniu w pasie ruchu. Ktoś tam gdzieś mówił, że on jest spoko. No nie wiem, jak on może być spoko. Ja czasami nawet mam wrażenie, że nie podjeżdżam do linii. Ten się na mnie drze. I tak dalej. Ogólnie te systemy są albo tak wrażliwe, albo tak, nie wiem jakiego słowa użyć, niedopracowane, nie wiem. Działają nie wtedy, kiedy trzeba i to denerwuje. Jasne, ja sobie mogę to wszystko powyłączać. Tylko po pierwsze, jak wiecie, gdzie jest taki skrót, jeśli można to zrobić, na przykład tą kochaną ISLę, jeśli można to wyłączyć jednym przyciskiem, to dajcie znać, bo ja takiego skrótu nie znalazłem. To by było ważne.
ale po pierwsze trzeba to wyłączyć, przeklikując. Po drugie, trzeba to wyłączyć za każdym razem, jak wyłączycie samochód i potem go odpalicie, bo to się resetuje. A po trzecie, na przykład jak wyłączymy sobie właśnie to ostrzeganie o przekroczeniu prędkości, spoko, że można to zrobić, ale wyłączy się nam powiadomienie o ograniczeniach prędkości, czyli jadę, mam system, który ostrzega mnie, że tu 50, tu 80, tu 100, no jak to wyłączę, no to nic nie piszczy, ale nie wiem, ile mogę jechać. Chyba pierwszy raz się z tym spotykam, bo raczej to działało tak, że po prostu wyłączało się to piszczenie. Albo coś jeszcze, ale nie ostrzeganie, czy informacją o dopuszczalnej prędkości. Ktoś może uznać to za pierdoły. Ja uważam, że jak jedziesz samochodem i ciągle słyszysz pi, 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 to albo to musisz ciągle wyłączać, bo nie da się wyłączyć raz, albo się, nie wiem, czy da się do tego przyzwyczaić. No, ja na razie nie umiem, nie mogę i nie chcę. Pytanie, czy będę musiał. Bo to oczywiście nie jest wymysł Hyundai'a, że trzeba mieć takie systemy, no ale można to zrobić trochę inaczej. Na przykład przycisk na kierownicy, jakiś jeden, który wyłącza te, moim zdaniem, niepotrzebne rzeczy. No tu tego nie ma. Ale z kolei chyba dobra wiadomość jest taka, że to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wady. Ja tutaj nie znalazłem nic, co by mnie tak denerwowało, czy przeszkadzało, tak jak te systemy asystenci, czy zwał jak zwał. Znalazłem z kolei kilka, zamknij się, kilka kolejnych fajnych rzeczy. Taką jest natomiast bezprzewodowe Android Auto. Ja to bardzo cenię i działa ono tutaj z moim telefonem super. Łączy się szybko, działa, nie rozłącza się, więc bardzo fajnie. Całkiem podobają mi się też zegary, bo one są w miarę proste. Ja nie lubię, jak przede wszystkim nie mamy zegarów, tylko same cyferki. A tutaj one są, więc super. No i fotele. Tak jak powiedziałem, przejechałem tym samochodem sporo w trasie. Moje wrażenie jest takie. To nie jest oczywiście samochód głównie do latania po autostradach. To jest raczej auto do miasta. Ja nie powiem, że wysiadałem z tego samochodu po przejechaniu 500 km, jakiś mega wypoczęty w kwestii foteli, ale one nie są złe na takie trasy. Natomiast do miasta na co dzień naprawdę super. Mniej super jest natomiast to, że mam tutaj ładowarkę indukcyjną, zmieści się mój telefon, który jest dosyć duży i okej, ale jak jadę w trasę, to ja ten telefon zawsze podłączam kablem. No i wtedy, że tak powiem, on się tu nie zmieści. Przynajmniej ja nie umiem go tak ułożyć. Trochę dziwne. Kolejna rzecz, mam auto hold. On może przy skrzyni manualnej nie jest aż tak potrzebny, ale Mazda, da się to zrobić tak, że... Zamknij się. Da się to zrobić tak, że nie trzeba go włączać za każdym razem. Wsiadasz, jedziesz, gasisz samochód, uruchamiasz, stajesz na światłach, naciskasz hamulec i on działa. Można, można. Zawieszenie kony określiłbym jako całkiem przyjemne i zaskakująco komfortowe. Oczywiście pamiętajmy cały czas, o jakim segmencie mówimy, ale jest tutaj naprawdę dobrze. I jeszcze jedna z najlepszych rzeczy w tym samochodzie, czyli kamera. Raz, że ona ma szeroki kąt, ale zobaczcie. Po pierwsze ma taki bardzo naturalny obraz, że tak powiem, i to jest coś, czego ja na pewno nie spodziewam się w aucie tej klasy, ale patrzcie. Pyk. I to naprawdę działa. Spróbuję się ruszyć. Naprawdę ciekawy patent. I to w niektórych sytuacjach faktycznie pomaga. Mamy ogrzewanie foteli, mamy dwustopniowe ogrzewanie kierownicy, to jest spoko, no ale ważniejszą rzeczą jest spalanie. I pytanie, czy ono też będzie spoko. Zacznę od tego, że jadąc 90 na godzinę, ja tu spalałem poniżej 5 litrów. 4,8, coś takiego. To jest wynik wow. I teoretycznie po to powinna być mała pojemność. No ale w Warszawie spalałem tym samochodem od 7 do 9 litrów, w zależności od korków, na ekspresówce i właśnie nie wiem, bo miałem rozbieżności. W jedną stronę jechałem 120 tempomat i miałem 6,5, a w drugą stronę miałem 7, jadąc tak samo. Nie wiem czemu, ale mówię tak jak było, żeby nie wymyślać. A autostrada 7,5, coś takiego trzeba liczyć. To jest mały silnik i on po prostu, no żeby jechać te 140, to macie 3000 obrotów, a nawet więcej, więc robi się trochę głośniej, ale tak jak powiedziałem, naprawdę do przeżycia. No i to spalanie też będzie już trochę większe. O, i żebym nie zapomniał, jak znacie tę markę, to wiecie, że coś takiego tutaj jest, ale jeśli nie widzieliście, to bardzo fajny system, który po włączeniu kierunkowskazu pokazuje nam z kamery w lusterku, co się dzieje na pasie obok. Całkiem fajna rzecz. Ale pytanie, czy fajna jest też cena takiego Robocopa? Sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny promocyjny cennik Kony z roku produkcji 2024 startuje od kwoty 110 400 zł, zaprezentowane 1.0 o mocy 120 koni z manualną skrzynią biegów. Jeśli spojrzymy w stronę 1.6 o mocy prawie 200 koni,
to taki samochód kosztował będzie minimum 129 400 zł, a przykładowo konfiguracja z automatyczną skrzynią i z napędem na 4 koła, bo taki tutaj jest, to już 166 900 zł. No i dobra, jak nie potrzebujecie super wyposażenia i mocnego silnika, to ten samochód można sobie skonfigurować tak, że jego cena będzie atrakcyjna. To jest bardzo duży plus. Z kolei jak sobie dowalicie tych elementów wyposażenia dużo, weźmiecie mocniejszy silnik, to zaczynamy trochę wchodzić w segment samochodów, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej prestiżowych. Trzeba się tym cennikiem pobawić i dopasować go do siebie, natomiast da się tak skonfigurować Hyundai Kona, aby ta jego cena była jak na dzisiejsze czasy ok. Natomiast myślę, że bardzo ważną rzeczą jest wygląd. I o tym na koniec, bo to jest samochód mocno nietypowy. Ktoś na niego spojrzy i powie, co to jest, i odpada. Ja natomiast bardzo lubię inne rzeczy. Ten samochód jest totalnie inny. Takie może trochę kochaj albo rzuć. W moim odczuciu on wygląda ekstra. Szczególnie przód. Tył podoba mi się trochę mniej, w sumie nie wiem jak to wytłumaczyć, ale ten przód z tą listwą świecącą, właśnie taki a la Robocop, to jest coś innego, tego samochodu nie da się pomylić z innymi. Może jeszcze wspomnę, bo nie powiedziałem wcześniej. Jeśli martwicie się, że samochód przez ten wygląd ma jakieś słabe światła, to nie. Ja jechałem dużo w nocy i te światła naprawdę bardzo dają radę. No ale jestem bardzo ciekawy waszego zdania odnośnie wyglądu tego auta. Czy ono wam się podoba, bo jestem przekonany, że ono może tak samo dużo osób do siebie przyciągnąć tą nietypowością, ale też odrzucić tą nietypowością. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czekam na wasze opinie w komentarzach, bo jestem mega ciekawy, jak wy podchodzicie do takich bardzo nietypowych projektów. No i jak zawsze też do osób, które zdecydowały się na taki samochód, to napiszcie nam dlaczego, jak takie auto się sprawuje, czy coś zauważyliście więcej, bo taka opinia od właścicieli jest zawsze dużo cenniejsza niż jakiegoś typa, co pojeździł tydzień i nagrywa film. Na koniec jak zawsze poproszę o odrobinę wsparcia, jak macie chwilę, to po prostu ocencie ten materiał. Ja mam takie warunki, że ciągle mi coś tutaj piszczy, więc to nie jest proste. Jak możecie, łapa do góry, jak się nie podobało, to do dołu. Wiadomo jak działa YouTube. No i jeśli ktoś jeszcze kanału nie subskrybuje, to zróbcie to teraz. Po co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.